Siemacie ludzie, ze strony Jacek, portal poznański.rap.com, nasz nowy program, odcinek kolejny, bodajże już piąty program, nazywa się Skąd Twoja Ksywa Tej. Z nami jest Rafi przy okazji wywiadu do albumu Pozytywka i pytamy, oczywiście klasycznie, pierwsze pytanie, skąd Twoja Ksywa Tej się wzięła? O, no od nazwiska, tak? Mam na imię Michał, jestem Rafalski, także... No nie, prosta no, historia. Od imienia, no wiadomo, jestem Rafał. Rafi, mówili tak już do mnie od dzieciaka, także po prostu. Musisz mówić prawdę, bo potem może ktoś z tego robić artykuł na Wikipedii. No to niech dosłucha do końca, kuźwa, na początku była nieprawda. Okej, okay. Słuchaj, pytanie numer dwa, pomocnicze, bo to nie jest tak, że tylko jedno pytanie jest. Czy miałeś może kiedyś inną ksywę albo pseudonim na swojej, w swojej karierze? W karierze może nie, ale na osiedlu mówili do mnie Czapeczka. O, proszę bardzo, okej, okay, spoko. To ci, którzy jeszcze nie wiedzieli, jaka jest moja ksywa docelowa. Po prostu wołali na mnie Czapeczka, bo zawsze od 14 roku życia w czapce chodzę. Okej, okay. Powiedz mi, a czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad modyfikacją ksywy albo jej zmianą? Nie. Może w wcześniejszych latach jakiś? Nie, totalnie. Okej. Okay. Jestem pierwszym Rafim rapującym. Słuchaj, a czy z posiadania twojej ksywy wyniknęły kiedyś jakieś, nie wiem, może pomyłki, problemy, zabawne sytuacje związane z umieszczeniem jej na plakacie, w serwisach streamingowych, gdzieś coś? Tak, ci co produkują żarcie dla psów powinni mi płacić. No stary, jak ja pierwszy raz zobaczyłem na puszce z żarciem dla psów Rafi, no to była niezła beka, nie? Ale żeby było śmieszniej, wysłałem to zdjęcie do paru osób, w tym do Barneya, który odesłał mi kiełbasę, kuźwa, dla psów, żarcie dla psów o nazwie Barney. Aha, firma Barney. No, czyli także... jakoś ten klimat... Tak, składowy. Się... Lubimy. No. Dobra. Natura. Pytanie piąte. Czy masz jakieś alter ego niezależne od swojej ksywy? Lub miałeś kiedyś jakąś alternatywną ksywę swoją? Nie. Raczej nie. Dobrze. I pytanie numer 6. Czy słyszałeś o innym raperze o takiej samej lub podobnej ksywie gdzieś na świecie występującym? Wiesz co, Rafi jest bardzo słynne w Indiach? Widziałem na streamingach. Wiem, kuźwa, no naprawdę. Tam jest te... I bardzo dużo ludzi z Indii w ogóle lubi mój kanał i mojego Facebooka, nie? I potem mi wysyłają w ogóle jakieś kurde rzeczy. Tak, po hindusku, jakieś szlaczki. To po pierwsze, a po drugie chyba jest DJ Rafi. Rapera nie ma, ale DJ Rafi chyba gdzieś widziałem na jakichś płytach, w gościnkach. Spoko. Pozdrawiam serdecznie. Tak, dokładnie, pozdrawiamy. Zresztą każdy Rafał jest trochę Rafim, nie? Nie patrzeć. Słuchajcie, to był odcinek Skąd Twoja Ksywa Tej z Rafim. Sprawdzacie razem z nim wywiad, ankietę 2.0. Widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie. Narka.